Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Dzień dobry Państwu. Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, Jacek Bednarek. Dziś w 36. odcinku programu moim gościem jest były doskonały gimnastyk, mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, aktualnie prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, pan Leszek Blanik. Witam pana bardzo serdecznie. Co u pana słychać? Witam państwa. No za, słuchaj, za pracę jak zawsze, można powiedzieć, że tak samo jak podczas kariery sportowej, teraz realizuje się w innych odcinkach życia, ale życia też sportowego, także tak jak pan wspomniał, tak jak wspomniałeś. Chcę powiedzieć państwu, że dosłownie 2 minuty temu z panem Leszkiem Blanikiem przeszedłem na Perty, nie znaliśmy się wcześniej, ale tutaj pan Leszek Blanik powiedział coś takiego, że olimpijczycy nie mówią sobie per pan, więc przeszliśmy na ty. Od tego momentu jest Leszek i jest Jacek. Dokładnie, miło mi. Także no, realizuję się cały czas w tym sporcie. Jestem przy sporcie wspomniany Polski Związek Gimnastyczny. Też nie ukrywam, jestem prezesem klubu sportowego AZS AWF IS Gdańsk. Prowadzę Akademię Leszka Blanika, więc cały czas w sporcie jestem. Od różnych stron staram się dać z siebie tyle, ile mogę, i to z racji doświadczenia, i to z powodu po prostu pasji do tego, że lubię sport, lubię sportowców, ale też wiem, ile problemów z sobą niesie sport dla zawodników i trenerów. Tak. Leszek, powiedz mi tak, jaka jest twoja ulubiona liczba? 4. 4, okej. A powiedz mi, czy liczba 332 z czym ci się kojarzy? No, to jest akurat skok, który przyszedł do historii. W gimnastyce mamy taką zasadę, że pierwszy wykonawca danej ewolucji, oczywiście, która jest zatwierdzona przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną FAAG, otrzymuje ewentualnie nazwisko pierwszego wykonawcy. Tak się stało w moim przypadku, to jest numer skoku Blanika, czyli złożona nazwa, opis też złożony, więc ci, którzy śledzili Igrzyska Olimpijskie, może będą pamiętali. Po prostu w konkurencji skoku jest to przerzut 2,5 salta w przód w pozycji łamanej, lądując tyłem do przyrządu, czyli do stołu gimnastycznego w tym wypadku. Tutaj mieliśmy w programie również Andrzeja Suprona, który ma też swój rzut zapisany w tych światowych księgach. Biodro Suprona, a ty masz skok Blanika. No, miło znaleźć się z takim wybitnym sportowcem w podobnej kwestii, natomiast no, jest to taka wisienka na torcie, coś dodatkowego, miłego szczególnie, bo to pozostaje, prawda, o tych medalach olimpijskich, tych medalistów olimpijskich jest na przestrzeni lat bardzo wielu, natomiast ci wszyscy sportowcy, którzy wykonują konkurencję, którą ja wykonywałem, muszą uczyć się tych skoków, bo jednak tych kilku sportowców na świecie go wykonuje w tej chwili. Leszek, Radlin, twoje rodzinne miasto, słynne jest oczywiście z gimnastyki, wielkie nazwiska, takie jak trzej bracia Kubica, Alfred Kucharczyk, Marian Pieczka, no i oczywiście w tym gronie na pierwszym miejscu jesteś ty, ale nim do tego doszło, cofnijmy się trochę pamięcią wstecz, do twoich czasów młodzieńczych, do czasów juniorskich, gdzie rozpoczynałeś przygodę z gimnastyką. Pamiętasz swój pierwszy trening? Czy twoim pierwszym trenerem od samego początku był trzykrotny olimpijczyk Alfred Kucharczyk? No tak naprawdę tych trenerów było kilku, bo ja bardzo szybko przeskakiwałem z każdego poziomu na każdy poziom. Można powiedzieć, że pierwszym takim trenerem był ten Walocha, ten Robak, ale faktycznie na dłużej zakotwiczyłem się u trenera dwukrotnego olimpijczyka. Dwukrotnego, tak? Ernesta Hawełka. Natomiast to był również dwukrotny olimpijczyk. Następnie po kilku latach tutaj pracy z panem trenerem Hawełkiem przeszedłem pod skrzydła trenera Kucharczyka i faktycznie tam ten rozwój był najbardziej, ten rozkwit i w mojej oczywiście opinii, ocenie tego, co doświadczyłem, bardzo dużo zawdzięczam świętej pamięci już, bo... Tak zmarł niedawno. Tak, dokładnie, więc była to ofiara COVID-u. Tak,
Tak, dokładnie. I także była to postać, która po prostu bardzo dużo wniosła w moje życie, takie wyobrażenie o tym i pasję do tego. Wpłynęła na twoje życie sportowe. Dokładnie. Także, a mój pierwszy trening był taki, że pewnego dnia skoczyłem na łóżku na tapczanie, salto w przód i rodzice postanowili, ojciec dokładnie. Tata to zobaczył i... Tak, poprowadził mnie po drodze. Spotkaliśmy jeszcze wtedy Ernesta Hawełka, z którym razem weszliśmy na Sokolnia w Radlinie i tam zrobiono mi testy, wykonano mi testy różne takie siłowe, sprawnościowe. Okazało się, że wyszedłem bardzo pozytywnie. No i tak szybciutko przeskakiwałem te kolejne etapy w klubie na początku. A z tego co wiem, to twój tata nie zajmował się gimnastyką, tylko piłką nożną, tak? Mój tata był pięściarzem. A, pięściarzem. Jako młody chłopak, ale oczywiście zawrócili mu koledzy w głowie, poszedł na piłkę nożną, grał w drugiej lidze w Górniku Radlin. Ale po prostu uważał zawsze, że żeby nie iść do sportu zespołowego, do gier zespołowych, tylko iść w kierunku dyscyplin indywidualnych, gdzie mniej może zależy od widzimisię trenera, który prowadzi zespół. No, nie doszacował tego, że w gimnastyce są też sędziowie i tutaj też to jednak zawsze jest zależne od oka drugiego człowieka. Na pewno pokochał gimnastykę bardzo mocno, wiem, bo rozmawiałem z nim kiedyś też przy okazji innego programu. Leszek, w latach 1986-1997 byłeś właśnie zawodnikiem klubu gimnastycznego Radlin. To w jego barwach zdobyłeś swój pierwszy tytuł mistrza Polski w 1994 roku w wieloboju gimnastycznym. Dla tego klubu zdobyłeś jeszcze, z tego co pamiętam, a jak nie, to tutaj sobie popatrzę w ściągawkę, 3 tytuły w następnych latach. Opowiedz o tym radlińskim czasie. To jest właśnie klub gimnastyczny Radlin, prawda, tam czuło się tą obecność tych olimpijczyków, tych wielkich nazwisk, tak, no przecież bracia Kubicowie i te wspomniane osoby, sportowcy, no to działało na wyobraźnię wszystkich tych młodych ludzi, tak, my chcieliśmy być jak oni, my chcieliśmy wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, marzyliśmy o tym od samego początku, tam nikt się nie bawił w gimnastykę, tam było czuć tą pracę, gdzie ta praca przekuwała się, dawała później efekt. Więc ten klub, ta atmosfera, która tam była, ta historia tego budynku również, ona była w pewnym sensie, dawała taką sentymentalność, tak? Wpływała na poczucie tego, że ma się te swoje marzenia i naprawdę zawdzięczam bardzo dużo temu klubowi. Żałuję, że później musiałem przejść w inne barwy. Natomiast całe życie, tak można powiedzieć, wracałem do tego klubu, byłem w tym klubie, bo przecież później pewnie, nie wiem, czy będzie o tym mówić, ale też chłopaków z Radlina przeciągnąłem do Gdańska z tego klubu i z nimi pracowałem jako trener, więc zawsze sentymentem wracam do tego miasta, do tego klubu i... Do korzeni, w końcu tam masz rodziców. Tak, dzisiaj dokładnie. Też przyjechałeś do rodziców z synem. Twoje sukcesy międzynarodowe rozpoczęły się w 98 roku. Kilka razy stanąłeś na podium Pucharów Świata. Zdobyłeś wicemistrzostwo Europy w Sankt Petersburgu. Rok 1999 był bardzo podobny. To był taki okres twojego sportowego dojrzewania, by zostać lada moment olimpijczykiem. Czy tak to odbierasz, czy z taką opinią się zgadzasz? Tak, w 96 roku, troszeczkę wcześniej, Polski Związek Gimnastyczny za sprawą tutaj zgody ministerstwa, ale też dużej roli świętej pamięci Zbyszka Pacelta, Stefana Paszczyka. Też świętej pamięci. Tak, dokładnie. Utworzyli ośrodek przygotowań. Chyba jeden z najlepszych prezesów PKOL-u. No, na pewno postać, która była oddana sportowi. I znał się na sporcie. Tak, dokładnie. I wtedy utworzono dla nas we wszystkich dyscyplinach zrzeszonych w Polskim Związku Gimnastycznym, utworzono tak zwane centralne szkolenie. Myśmy trafili do Gdańska na WF Gdański i tam ściągnięto dla nas trenera za wschodniej granicy, pana trenera Lewita, który zupełnie zmienił obraz naszej pracy i postrzegania tego, jak trzeba pracować, bo nam się wydawało wtedy, że pracujemy, a tak naprawdę zaczęliśmy harować i odpowiednio pracować dopiero od tego 96 roku, jak trzeba. Wprowadził ten sowiecki, trochę system radziecki, można powiedzieć, system szkoleniowy, co przyniosło bardzo duży efekt, bo w ciągu właśnie tych kilkunastu nawet miesięcy ten skok do przodu był ogromny. Finały Pucharu Świata, czy te wicemistrzostwa Europy były ukoronowaniem tych pierwszych miesięcy, czy pierwszych półtorej roku. Czy wyniki poszły szybko do przodu? Bardzo szybko, tak. Sydney 2000, twoja pierwsza nominacja olimpijska i twój pierwszy medal olimpijski.
Zapewne sama kwalifikacja dla ciebie i dla twojej rodziny były wielkim wydarzeniem, były wielkim przeżyciem, o czym spełnieniem tych marzeń, także marzenia stają się rzeczywistością naraz. A powiedz tak, co nazajutrz po przespanej nocy, po tym zdobyciu tego brązowego medalu w Sydney, jak stojąc przed lustrem goliłeś się, co sam do siebie powiedziałeś? Ja muszę wrócić trochę wcześniej, bo mowa o tej nominacji to było spełnienie moich marzeń. Natomiast kiedy znalazłem się już w wiosce olimpijskiej, pierwszego wieczoru, kiedy Renata Małoróżańska wracała i cała ekipa polskiej reprezentacji witała ją wieczorem, stwierdziłem, że sama nominacja to jest za mało. Że ja chcę być właśnie jak ci mistrzowie i jakby apetyt rósł w miarę jedzenia. Więc kiedy czyli już, kolejne marzenie tam się urodziło. Dokładnie, więc chciałem być jak oni, nie chciałem być gorszy. Tak? I chciałem dołożyć jakąś swoją cegiełkę do tych medali, do tych sukcesów, największych sukcesów oczywiście podczas tych igrzysk. No i kiedy zdobyło się już ten medal olimpijski, to pierwszą myślą był chyba znowu sentymentalny powrót do tego, co działo się w Radlinie, do tej sali, kiedy wyjeżdżało się zawsze na zawody. Żegnałem się tak sentymentalnie z tym obiektem, ale też przede wszystkim to, że te lata pracy i wiary ludzi, najbliższych przede wszystkim ludzi, nie tylko kibiców, ale tych najbliższych mojego ojca i najbliższej rodziny nie poszło na marne, że te lata pracy również ojca, który włożył dzień w dzień pilnowania mnie podczas tych treningów, że one po prostu się ziściły i w taki sposób mogę się odwdzięczyć. Wiesz co, dobrze o tym mówisz, bo zapewne po tym sukcesie ojca, twoich rodziców, Radlin rozpierała duma. Pamiętasz ten dzień, jak przyjechałeś, wróciłeś z Sydney, wróciłeś do Radlina, jak cię Radlin przywitał? Pamiętam to dokładnie, dlatego że wtedy już przecież w 2000 roku od 4 lat blisko mieszkałem w Gdańsku. Bardzo dobrze zresztą zostałem przyjęty w Gdańsku. Już byłem w barwach gdańskiego klubu, a mimo to bezpośrednio z lotniska pojechaliśmy najpierw do Radlina. Tak myślę. W ten sposób jakby... Nie wiedziałem tego, ale tak się domyślałem. Tak, dokładnie tak zrobiliśmy. Przyjechaliśmy, odbyliśmy i spotkania z władzami, z kibicami. Odbyliśmy spotkania chyba bodajże wtedy we wszystkich trzech szkołach, które mieściły się w Radlinie i to było takie gorące przyjęcie. Pamiętaj do dzisiaj, jak dzieci, które szły do szkoły, podrzucały pod dom, pod drzwi różne maskotki, nie ulotki, tylko laurki i tak dalej, więc to było bardzo... miłe takie, sympatyczne, więc jakby w ten sposób... Wtedy się czuję, że chyba warto było trenować, co? No czuję się rzeczywiście tym sportowcem z najwyższej półki, tak? Jest to odczucie, które jest bardzo przyjemne, które też trwa przez jakiś czas, a potem przychodzi ta szara codzienność. Jak zawsze, jak wszędzie. Leszek, w 2002 roku potwierdza swoją przynależność do ścisłej światowej czołówki w skoku. Zostałeś wicemistrzem świata i w Pucharze Świata zająłeś również drugie miejsce. Rok olimpijski 2004 jest równie udany dla ciebie. Zdobyłeś złote medale Pucharów Świata w Cottbus i w Lyonie i brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Lublianie, ale w Atenach cię zabrakło. Co się stało? Dlaczego nie pojechałeś do Aten? Trzeba jeszcze wrócić tutaj do 2001 roku, chyba szóste miejsce na Mistrzostwach Świata. Wracam do Polski i słyszę głosy, że się skończyłem. Co było dla mnie przykre, bo teraz sportowiec, znaczy gimnasty, który przywiózłby szóste miejsce Mistrza Świata, byłby noszony na rękach. Więc ten 2002 rok to był bardzo duży powrót, też po kontuzji. I bardzo ciężko się wracało, żeby to odnieść te sukcesy w kolejnych latach. 2003 to przede wszystkim skupiliśmy się na wielu boju gimnastycznym, bo wtedy tendencja była taka, że bardziej promowane były drużyny, tak? Te silne państwa miały duży wpływ na to, jak wyglądały kwalifikacje olimpijskie. I my tak naprawdę razem z trenerem Rewitem byliśmy prekursorami tego, że walczyliśmy o to, żeby dostrzec to fakt, że konkurencja w poszczególnych przyrządach idzie bardzo mocno do góry i że tak naprawdę należy się x miejsc dla tych zawodników, którzy walczą indywidualnie poprzez przyrządy. Niestety wtedy takiej możliwości nie było. Był tylko drużyna. Jeżeli się nie miało mocnej drużyny, to i wielu boju było trudniej, bo jednak ta drużyna ciągnie zawodnika i te oceny są troszeczkę inaczej postrzegane. To jest cały mechanizm i schemat, który by trzeba było bardzo długo rozwijać i tłumaczyć. I z wieloboju niestety nie udało mi się zakwalifikować. Na ostatnim przyrządzie w wieloboju gimnastycznym, a przyrządów mamy 6, na ćwiczeniach na poręczach popełniłem
błąd przed samym zeskokiem, który kosztował mnie kwalifikację olimpijską. Walczyliśmy przez kilka miesięcy o zdobycie dzikiej karty na Igrzyska w Atenach. Spotykaliśmy się z wieloma oficjalami, znaczy nie ja, ale jeździliśmy na wiele turniejów, gdzie oni byli, tak? Były prowadzone szeroko zakrojone rozmowy nawet z ówczesnym prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego spotykał się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Między innymi w mojej sprawie poruszając ten temat i siatkarę chyba bodajże wtedy. Nie udało się niestety tej karty zdobyć, mimo że w tamtym okresie na 4 Puchary Świata trzykrotnie byłem najlepszy, raz drugi i byłem absolutnie w topowej formie, jeżeli chodzi o całą moją karierę sportową, w najlepszej dyspozycji i żałowałem bardzo. No, byłem trochę blokowany, bo oczywistą sprawą było, że byłem największym wtedy, a nawet byłem lepszy od zawodnika o nazwisku Marian Dragulescu, który pochodził z Rumunii, a Rumuni wtedy byli bardzo mocno usadowieni, jeżeli chodzi o przedstawicielstwo we władzach. Między innymi szefem komisji technicznej, czyli tej takiej zarządzającej od strony merytorycznej światową gimnastyką męskiej gimnastyki był właśnie Rumun. Więc myślę, że nie było to na rękę, żeby Blanik wystartował, bo pewnie by któryś medali zabrał. Czy po tej absencji miałeś takie myśli, żeby zakończyć karierę? A czułem się fatalnie. No, czułem się, przepraszam, jak zero. Czułem się przede wszystkim jako sportowiec, że po latach ludzie będą mówili o tym, że po prostu mi się udało to w Sydney, a nie, że to było wypracowane, że był to fart i w związku z tym czułem się bardzo źle. Długo, kilka miesięcy zbierałem się do tego, co dalej z sobą zrobić. No i udało się jakoś pozbierać do kupy i stwierdziłem, że nie myślę... Podnieś się. Tak, podnieś się po tej porażce i... To nawet nie była porażka, to chodzi bardziej o takie właśnie rozgrywki polityczne, polityczno... Ale dla mnie była to porażka, bo jednak wychodzę z założenia, że trzeba było sprawę załatwić poprzez wielobój. I nie byłoby tematu, a jednak dałem tutaj możliwość zadziałania w inny sposób. Nie myślałem w tym momencie o kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, myślałem o tym, żeby zdobywać kolejne medale i tak dalej. Jak się okazało, jesteś silnym, konsekwentnym człowiekiem. Efektem tego jest wicemistrzostwo świata w Melbourne w 2005 roku. I Australia tu po raz kolejny okazuje się szczęśliwa. Jeszcze przypomnę, że w 2001 roku zdobyłeś też srebro na tak zwanych Igrzyskach Dobrej Woli. Na Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie zostałeś mistrzem świata. Na Mistrzostwach Europy w szwajcarskiej Lozannie wygrałeś Mistrzostwo Europy. Te trzy medale, w tym dwa złote mistrza globu i mistrza kontynentu, były chyba bardzo ważnym etapem w twojej karierze i w twojej wędrówce po złoty medal olimpijski, czy tak? Oczywiście, że tak, ale też trzeba powiedzieć, że to wszystko, co działo się w Atenach i później, czyli ta cała presja wykazywania władzom Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, że ten poziom się podniósł na tyle, że trzeba kwalifikację też zrobić troszeczkę bardziej indywidualną, przyniósł efekt. I dzięki temu mistrz świata roku poprzedzającego Igrzyska Olimpijskie otrzymywał bezpośrednią przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. W tej chwili to w ogóle sytuacja jest taka, że byłbym pewnie czterokrotnie na Igrzyskach, bo w tej chwili pierwsza ósemka mistrza świata kwalifikuje się na Igrzyska, a nawet jeszcze z rankingu Pucharu Świata, więc w tej chwili zdobycie nominacji olimpijskiej byłoby dla mnie łatwizną. Dla mnie, na moim poziomie. 18 sierpień 2008 rok. Nawet dla 100% faworytów, zawsze sport jest loterią. Ty jako doświadczony zawodnik, jako doświadczony gimnastyk, na ile procent stawiałeś siebie w roli olimpijskiego faworyta? No myślę, że dla mnie powinnością w tamtym okresie było przywiezienie z Igrzysk Olimpijskich medalu. Minimum finału, ale oczywiście medal postrzegałem jako obowiązek. Nie postrzegałem zdobycia Mistrzostwa Olimpijskiego jako obowiązek, tylko jako spełnienie marzenia. Natomiast medal olimpijski to był mój obowiązek, który sobie i cel, który sobie postawiłem. Tak, i generalnie dla mnie różnica w ogóle między złotym a brązowym medalistą czasami jest żadna. Po prostu jest to kwestia jednego dnia, jednej chwili i splotu wielu wydarzeń. No ale trzeba być na takim poziomie, żeby i skoczyć to w danym momencie, żeby rzeczywiście to osiągnąć. Tak?
Tak, trzeba się znaleźć tu i wtedy. Dokładnie. Tu i teraz. Jak po tym sukcesie zmieniło się twoje życie? No różnica między złotym olimpijskim a brązowym medalem jest ogromna. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność, medialność, też jednak odbiór społeczny. Jest to różnica duża i dopiero wtedy zaznałem jakby tej różnicy, jak się zmieniło. Pierwsze miesiące to oczywiście poza zabawą i pewnego rodzaju spadaniem z tego piedestału gdzieś tam do życia normalnego, do codzienności. Ja bym powiedział takim lądowaniem bardzo. Takie lądowanie, które zazwyczaj trwa rok, półtorej dla sportowców po sukcesie. No przyszła taka pewnego rodzaju refleksja i pustka, można powiedzieć, no bo nagle z osoby, która pracowała wiele godzin dziennie, która żyła w ciągłym stresie, nagle się okazuje, że można iść sobie spać o drugiej, trzeciej w nocy, bo nie wiadomo po co trzeba wstawać. I to jest duże... Artystyczna jakby... dusza. Dokładnie. Po części tak w końcu jestem spod znaku zodiakalnej ryby. Więc... Można powiedzieć, że to jest trudne, bo tak do końca człowiek nie wie, gdzie ma, w którym miejscu iść. Z jednej strony byłem wypalony, nie chciałem, wiedziałem, że żeby dalej pracować, dalej trenować, osiągać sukcesy, trzeba rzeczywiście dalej dużo więcej pracować, bo i PESEL coraz starszy. Ale jeszcze niski. Ale już dla gimnastyka było to dużo, więc... Z trenerem, który był już wówczas w Kanadzie chyba, no gdzieś tam podchodziliśmy jeszcze do tematu dalszej kariery, ale całe szczęście pewnego dnia, jak się spotkaliśmy, żeby podjąć ostateczną decyzję, trener Lewit zapytał mnie o to, czy idziemy dalej. Ja powiedziałem chyba tak, a on mówi, Leszek, to nie idziemy dalej, bo jak ty mówisz, chyba to na pewno nie. Okej. Oprócz tych dwóch medali olimpijskich, co ci mocno pozostało w pamięci ze swoich igrzysk z Sydney i z Pekinu? Na pewno dla mnie igrzyska olimpijskie w Sydney były dużo bardziej przyjemne, przyjazne. Bardziej pod względem, pierwsze, nie? Tak. Bardziej pod względem organizacyjnym. To wszystko było takie świeże, nowe, niesamowite. Nie wiedziałem, z czym to wszystko mnie zaskakiwało, ale też i ci ludzie, Australijczycy byli niesamowicie, dlatego zawsze dobrze mi się w Australii startowało i zawsze z każdej imprezy wywoziłem medale. Czyli lubisz Australię? Lubię bardzo i bardzo mi się podobało. Nie bywam tam za często, ale za każdym razem, kiedy byłem, to odnoszę bardzo dobre wrażenie, bardzo się tam czuję. Jeżeli chodzi o igrzyska w Pekinie, to one były oczywiście z większym rozmachem, był większy sukces. Natomiast mam wrażenie, że było to wszystko bardziej takie nastawione już też również z mojego punktu widzenia na to, że coś trzeba osiągnąć, tak? Że to, no to... Że nie jest człowiek schowany w cieniu, tylko jedzie tam po konkrety, które są bardzo, bardzo mocno widoczne. Jakaś presja była. Oczywiście. I to dużo. Tak. Leszek, złoty i brązowy medal olimpijski, mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo, brązowy medal, 8 zwycięstw w Pucharach Świata, 8 tytułów mistrza Polski. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna podwójne salto w przód w pozycji łamanej nazwała twoim nazwiskiem. Chyba niczego nie brakuje w twoim CV gimnastycznym. No zawsze można zdobywać więcej tych medali olimpijskich, ale wydaje się, że patrząc na... Zawsze może być więcej, no tak. Ale tak... Nie, myślę, że to jest spełnienie 300% marzeń. Normy tego, o czym marzyłem. 300% normy. Dziś jesteś prezesem Polskiego Związku Gimnastycznego. Powiedz, jak twoim zdaniem wygląda przyszłość polskiej gimnastyki? Kiedy znów pojawi się w polskiej gimnastyce w naszym kraju taki zawodnik, zawodniczka jak ty? Można powiedzieć, że na poziomie juniorskim już się pojawiła, ale w gimnastyce artystycznej Liliana Lewińska, która została niedawno dwukrotną mistrzynią świata w gimnastyce artystycznej. Mamy świetną zbiorówkę, która walczy o najwyższe cele. Są to zawodniczki, które są czołówką światową, europejską. Mamy w gimnastyce sportowej młodego Tomasza Lekaca, który jest przyszłością męskiej gimnastyki. Mamy utalentowaną młodzież w skokach na trampolinie. Mamy wielu sportowców w akrobatyce, która co prawda nie jest olimpijskim sekcją, tak, więc mamy też dobre juniorki, jeżeli chodzi o gimnastykę sportową kobiet, tylko na wszystko trzeba czasu i
To jest trudne pytanie, kiedy, jak popatrzy się, ile czekało się na medal olimpijski kolejny w gimnastyce sportowej, 40 parę lat, tak, na brązowy medal mój w Sydney. To jest to, tak jak mówiliśmy, splot wielu wydarzeń. Natomiast robimy wszystko, żeby tym sportowcom umożliwić ten rozwój, co nie jest łatwe. A wcześniej chyba Jokiel, tak? Tak, tak, Jerzy Jokiel. Natomiast musimy powiedzieć, zdać sobie sprawę z tego, że gimnastyka w tej chwili, to co my wdrażamy, czyli powinna iść dwunurtowo, tak jak jest to na całym Zachodzie i w tych rozwiniętych krajach, czyli oprócz tego sportu kwalifikowanego, zawodowego, ten sport powszechny, to budujemy od 2 lat. Staramy się robić tą masówkę, bo z tej masówki możemy te rozynki sobie wyłuskać. Tak, dokładnie. I to robimy. Natomiast trzeba mieć świadomość też tego, że gimnastyka jest dyscypliną, której niestety 6-8 godzin dziennie na sali trzeba pracować. Wiemy doskonale, że teraz młodzież chce łatwo, szybko i przyjemnie i do przodu. Jest mało cierpliwa. Jest mało cierpliwa i mimo, że sport uczy tej cierpliwości, to też my musimy znaleźć, myślę, pomagać. Że to nie jest tylko kwestia gimnastyki, tylko wielu dyscyplin olimpijskich, żeby znaleźć ten dobry, złoty środek, żeby trafić do tej młodzieży, a trafimy do tej młodzieży, jeżeli będzie pełna świadomość też rodziców. I myślę, że tu jest bardzo ważna rola wszystkich ludzi sportu, ale nie tylko, żeby uświadamiać rodziców, że to jest bardzo istotne. Patrząc po akademiach i szkółkach gimnastycznych, które tworzą się w Polsce, zrzeszonych w Polskim Związku Gimnastycznym lub też nie, to trzeba powiedzieć, że gimnastyka w Polsce przechodzi pewnego rodzaju renesans, dlatego że te wszystkie szkółki powstają masowo i mają się, myślę, bardzo dobrze. I to jest bardzo optymistyczna wiadomość, natomiast no, musimy znaleźć też tą drogę, żeby te dzieci jednak utrzymać, przytrzymać w tym sporcie. Czymś przyciągnąć, czymś zachęcić. Ale mamy dobrego prezesa, który się zna na gimnastyce, mistrza olimpijskiego, więc myślę, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę. Leszek, miałeś swoje 5 minut też w polityce, byłeś posłem. Jak wspominasz ulicę Wiejską? Ja jestem zadaniowcem. Od razu jakby mój udział, bo nigdy nie byłem politykiem, natomiast byłem w polityce, tak jak powiedziałem, nigdy by nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, to też chciałbym bardzo mocno podkreślić. No iż poszedłem tam, aby tak naprawdę przypilnować pewnych tematów, które były bardzo istotne. To była kwestia wsparcia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, która miała wówczas bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o kwestię programu naprawczego. To było też wsparcie dotyczące polskiej gimnastyki, ale w końcu wsparcia pod względem powstawania obiektów sportowych, nie mieliśmy żadnych infrastruktury. Obiektów. Dokładnie. Udało mi się między innymi wybudować tą halę, można powiedzieć, wybudować, no bo tak naprawdę to od pomysłu po realizację, montaż finansowy, to była, tak, dokładnie. To był gdzieś tam mój pomysł, moja idea fix i bardzo się cieszę, że teraz taki obiekt, na który przyjeżdża pół świata, mamy, więc to były tematy, które te główne, oprócz tych innych, które były ważne. Chciałeś załatwić. To, które chciałem jakby załatwić i z góry była to jedna kadencja, a jak wspominam, no wydawało mi się, że polityka to jest gra bardziej zespołowa, bardziej jest to jednak indywidualna, chociaż ja wywodząc się ze sportów indywidualnych nie powinienem być zaskoczony, ale jednak wydawało mi się, że bardziej... Ale byłeś w drużynie olimpijskiej i walczyłeś, jak Maurer zdobywała tam medal, to też go chciałeś zdobyć, dołożyć ten swój, czyli tam była drużynówka. Tak jest. A w Sejmie tego czasami nie ma. Raczej, znaczy to jest oczywiście moje tylko i wyłącznie doświadczenie. Mam to podobne zdanie. Jakie hobby ma Leszek Blanik? Czy czym tak naprawdę odpoczywasz? Teraz to już zapomniałem. No, to są dwie rzeczy. Oczywiście to są wydarzenia sportowe. Nie ukrywam, że wywodząc się z miasta blisko Rybnika, to jest oczywiście żużel, speedway. Mhm. To jest moja wielka pasja. To Rybnik leży koło Radlina, czy Radlin koło Rybnika? Oj, leżą obok siebie. Obok siebie. I oczywiście muzyka jest dla mnie też bardzo dużą pasją. Żałuję, że ostatnio
jest mniej czasu i chociażby tego żużla więcej oglądam w telewizji niż na żywo, bo kiedyś tylko na żywo głównie. Ale muzyka i żużel i sport to są te moje pasje, przy których faktycznie potrafię się zrelaksować. Wypocząć. Czego trzeba Ci dziś życzyć? No, pewnie tak jak wszystkim, zdrowia, trochę szczęścia i tego, żeby polska gimnastyka i sportowcy znaleźli się na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest dla nas, dla Związku bardzo, bardzo ważne. Ważne. I tego Ci życzę ja i kibice gimnastyki. Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był były gimnastyk, doskonały gimnastyk, mistrz olimpijski, mistrz świata, aktualny prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, pan Leszek Blanik. Leszek, serdecznie Ci dziękuję za udział w programie, za przyjęcie mojego zaproszenia. Za to, że pofatygowałeś się do nas, przyjechałeś z daleka do Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Szanowni Państwo, a ja zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie były doskonały siatkarz, mistrz świata z drużyny Wagnera, pan Wiesław Czaja. Oglądajcie nas Państwo w TVT już za tydzień. Dziękuję i do zobaczenia. Leszek, jeszcze raz serdecznie dzięki, powodzenia i wielu sukcesów dla polskiej gimnastyki. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania.